dowiedziałem się niezwykłej rzeczy. Ptaszki jeszcze śpiewają. Jeszcze całej planety nie zamordowaliśmy. Ale jest szansa. Jest szansa, że opanujemy całą planetę i wszędzie zrobimy pustynię. Jest taka szansa. No nie, będą jeszcze miejsca z GMO. My, ludzie, wymyśliliśmy cudowne rzeczy. Pestycydy, herbicydy. Wymyśliliśmy coś, jak na przykład glifosat. Genialny środek do wspomagania czego? No tego, co sami wyprodukowaliśmy. Znaczy udało nam się wyprodukować takie cudne roślinki, na które glifosat nie działa. Czyli mamy całą plantację kukurydzy, posypiemy to paroma tonami glifosatu i kukurydza rośnie pięknie, nic więcej nie rośnie. I glifosat jest zupełnie dla nas nieszkodliwy. Genialne rozwiązanie. Glifosat jest dla nas nieszkodliwy. Dla kukurydzy też nie. Tylko jest troszkę szkodliwy dla pszczółek na przykład, które zdychają. I jest potwornie szkodliwy do wszelkich roślinek innych oprócz kukurydzy. A inne roślinki oprócz kukurydzy to są bakterie, które żyją gromadnie w naszym wnętrzu. Jak wybijemy bakterie żyjące gromadnie w naszym wnętrzu lub je genetycznie zmienimy, to będzie bardzo interesująco. Ja na szczęście nie martwię się o to, ponieważ ja kukurydzy nie jem. Ale jem wszystko inne, co jest zrobione z kukurydzy. I wy też jecie wszystko inne, co jest zrobione z kukurydzy. I chcę wam powiedzieć, że podobna sytuacja była jeszcze nie tak dawno, 50 lat temu. Z innym środkiem. Z azotoksem, który był do niczego nieszkodliwy. Był cudownym środkiem. Tylko cała planeta jest pełna azotoksu. Chcę wam powiedzieć, że podobnie było kiedyś z ołowiem, z benzyną, z czteroetylkiem ołowiu. Był zupełnie nieszkodliwy i cudowny. Tylko że cała planeta, również ołów, można znaleźć w śniegu Arktyki i Antarktydy. I dlatego chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim zjadaczom glifosatu. Smacznego. Am, am. Jedźcie dalej. I niech wam się wydaje, że to wam idzie na zdrowie. Wam tak, ale nie waszym kiszeczkom.